nam niesłychanie piękne przedstawienie. Siemanko, siemanko, tu Radio Cyk Cyk, blok o prostej muzyce dla trudnych ludzi. Dzisiaj w winylowym raporcie absolutna klasyka polskiej muzyki, czyli pierwsza płyta Marka Grechuty i Anawy. Pokażę wam winyl wydany z okazji 50-lecia tego albumu i opowiem wam, dlaczego jestem z tego wydawnictwa zajebiście niepocieszony. Oglądajcie ten odcinek. Radio Cyk Cyk, najlepsze radio w mieście. Wydanie z okazji 50-lecia tak ważnego dla polskiej muzyki albumu mogło wyglądać inaczej, a mianowicie zupełnie lepiej i bardziej okazale. W sumie rzadko ostatnio się czepiam różnego typu wydań, ale tutaj trzeba głośno powiedzieć, że ktoś odpierdolił niezłą fuszerkę i jeszcze przytulił za to dodatkowy hajs. Nie będę się dziś rozwodził nad tym, jak istotną pozycją dla narodowej kultury jest pierwszy krążek Grechuty i Anawy. To wszyscy wiedzą, a jeśli nie wiedzą, niech wypierdalają słuchać Eski czy Disco Polo na TVP1. Winie świat się plącze, bo w ogrodzie ci nie wino. Kto je tutaj siał, dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, winie świat się plącze, bo w ogrodzie ci nie wino. Kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to? Ci nie wino, może to zrobiłeś? W 2000 roku z okazji 30-lecia albumu EMI wydało rozszerzone o 12 utworów wydanie CD w ramach antologii Świecie Nasz. Natomiast 50 lat po ukazaniu się dzieła, oryginalny wydawca, polskie nagrania Muza z bodajże Warnerem i w kooperacji z Empikiem wydał winylową reedycję na czerwonym winylu. Jak oceniam ten materiał? Zacznijmy od tego, że na płycie nie ma żadnych niepublikowanych w oryginale utworów. Jest to 10 kompozycji, które ukazały się w 1970 roku, a takie wydawnictwo powinno kipieć od niespodzianek dla fanów. Kolejna sprawa, płyta była jest co najmniej 25 zł droższa od wydania na Czarnym Placku z 2014 roku, które wciąż jest dostępne. A nie ma w tym wydawnictwie nic bonusowego oprócz innego koloru płyty. Wydawnictwa punk rockowe potrafią wydawać kolorowe, limitowane longplaye w normalnej cenie, a Muza nie. Coś mi tu śmierdzi, a wręcz jebie majorsowską pazernością. Miałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. To nie wszystko. Czas na zarzuty, które zepsuły mi radość z tej płyty najbardziej. To sprawy, nazwijmy to, techniczne, więc może jest to problem jednostkowy, który akurat trafił na mój egzemplarz. Płytę podczas pierwszych odsłuchów ciężko było nałożyć na talerz, a jej zdjęcie omal nie skończyło się jej połamaniem. Ktoś był chyba najebany, jak wymierzał wielkość środkowego wyżłobienia. Z czasem płyta się trochę wyrobiła, ale nie tak to powinno wyglądać. I kolejna rzecz, okładka jest nierówno wydrukowana i nawet nie ma możliwości, żeby to jakoś wyregulować. Gdybym próbował to robić, połamałbym od razu grzbiet. Został więc koślawiec, który wystaje z plastikowej okładki. Ciekaw jestem, czy wasze wydanie tego albumu z okazji 50-lecia jest również tak skopane. Dajcie znać w komentarzu. W tym odcinku winylowego raportu to wszystko. Słyszymy się i widzimy już niebawem. Czołem! Serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę.